Rozpoczynała się wojna, w której wobec przeważających sił wroga Finowie nie mieli najmniejszych szans, a mimo to wytrwali przez wiele miesięcy. W czerwcu 1939 roku Stalin zorganizował w swoim gabinecie na Kremlu naradę na temat sytuacji w rejonie Leningradu. Tak oficjalnie przedstawiono temat tej narady, w której między innymi wzięli udział generał Mieriecków, dowódca Leningradzkiego Okręgu Wojskowego i fiński komunista Otto Kuusinen. Stalin wypowiedział wówczas słowa, których później używał bardzo często. Stwierdził: niepodległość Finlandii i jej wrogie działania wobec Związku Radzieckiego wytworzyły w rejonie Leningradu sytuację nie do zaakceptowania. Z punktu widzenia strategicznych wymogów obrony, Związek Radziecki powinien włączyć w swoje granice nie tylko wyspy na Zatoce Fińskiej, ale również część terytorium Finlandii wokół portu Wipuri. Ciekawe, 19 lat wcześniej identycznych argumentów używali radzieccy negocjatorzy biorący udział w konferencji pokojowej. Od 1809 roku Finlandia była częścią Imperium Rosyjskiego, aczkolwiek zachowywała pewną autonomię. Posiadała statut autonomicznego Wielkiego Księstwa. W 1917 roku Lenin musiał przyznać Finlandii niepodległość, licząc jednak na to, że fala rewolucyjna przywróci Finów do wielkiej radzieckiej rodziny. W 1918 roku wybuchła wojna domowa, w której komuniści fińscy, wspierani przez Rosjan, usiłowali przechwycić władzę w kraju. Finowie przy pomocy Szwedów i Niemców wyparli wojska rosyjskie i rodzimych komunistów. Później Finlandia wspierała akcję Niemców, Brytyjczyków i białogwardzistów, zezwalając im na korzystanie z własnego terytorium. Traktat podpisany w 1920 roku w Tartu zakończył okres otwartej wrogości, ale władze komunistyczne nigdy nie traktowały sąsiada z północy z należytą sympatią. Finowie też byli nieufni. W 1934 roku prezydent Relander mówił: dopóki Związek Radziecki nie zrezygnuje z aspiracji popierania światowego komunizmu, musimy traktować z dużą rezerwą jego pokojową frazeologię. Finowie doskonale rozumieli skalę zagrożenia. Przede wszystkim dlatego, że rozumieli, jak smacznym kąskiem byłoby ich państwo dla Związku Radzieckiego. Spójrzmy na mapę, zaczynając od północy. Tam na północy Finlandii wąski pas rozdzielający terytorium Związku Radzieckiego od terytorium Szwecji. Prowincja Petsamo. Ziemię tej prowincji kryły największe w Europie złoża niklu, metalu bardzo potrzebnego przemysłowi zbrojeniowemu. Sytuacja w rejonie Zatoki Fińskiej również nakazywała Związkowi Radzieckiemu podejmować działania zmierzające do zmiany tej sytuacji. Do Finlandii należały Wyspy Alandzkie na środku wejścia do Zatoki Botnickiej. Niezwykle ważnym miejscu strategicznym. Tędy przechodziły wszystkie transporty szwedzkiej rudy żelaza. Wyspy Alandzkie były doskonałą bazą do ataku na Sztokholm. Zostały zdemilitaryzowane.
w 1921 roku na mocy międzynarodowej konwencji, ale wtedy w końcu lat 30. mało kto w Europie wierzył w międzynarodowe konwencje. Spójrzmy dalej. Zatoka Fińska, ta droga wodna prowadząca do Leningradu, wówczas jedynego radzieckiego portu bałtyckiego i niezwykle ważnego ośrodka przemysłowego. Finowie władali całym wybrzeżem Zatoki Fińskiej od portu Hanko niemalże po sam Leningrad, a więc mogli zablokować Zatokę Fińską, zablokować dostęp do Leningradu. I wreszcie granica fińsko-radziecka biegnąca tuż na północ od Leningradu w najbliższym miejscu była oddalona od Leningradu o 32 km, a więc ciężka artyleria mogłaby z terytorium Finlandii ostrzeliwać Leningrad. Wydawałoby się, że ze względu na taką sytuację tutaj w tej części Zatoki Fińskiej dyplomatami radzieckimi i Stalinem kierowała chęć ochrony własnych obywateli i ochrony własnego terytorium przed atakiem, który mógłby wyjść ze strony fińskiej. Tyle, że takiego ataku, planów takiego ataku nie było. Armia fińska była bardzo nieliczna, nie miała broni pancernej. Dopiero w 1936 roku siły zbrojne Finlandii zakupiły w Wielkiej Brytanii 30 czołgów i to bez uzbrojenia. Ono miało nadejść później. Natomiast Związek Radziecki czołgów miał tysiące. Armia Czerwona na manewrach w 1938 roku. Wtedy była to najliczniejsza i najsilniej uzbrojona armia świata. W latach 1933-39 w Związku Radzieckim wyprodukowano łącznie ponad 33 tysiące samolotów. W tym samym okresie przemysł niemiecki wytworzył 29 tysięcy samolotów, francuski 8 tysięcy, a brytyjski 17 tysięcy samolotów. Rosnącej produkcji towarzyszyła wyraźna poprawa jakościowa radzieckiego uzbrojenia. W końcu 1933 roku wystartował prototyp jednopłatowego myśliwca I-16. W 1936 roku brytyjscy obserwatorzy wojskowi zaskoczeni byli pokazem możliwości radzieckiego czołgu BT. Na początku lat 30. w Armii Czerwonej służyło 600 tysięcy żołnierzy, w 1934 roku 940 tysięcy, w 1935 roku 1 300 000 tysięcy. Armia Czerwona jako pierwsza na świecie na początku lat 30. tworzyła oddziały powietrzno-desantowe. Załamanie nastąpiło w latach 36-37. Wtedy w wyniku stalinowskich czystek w armii zginęło lub trafiło do obozów około 40 tysięcy oficerów. Kierownicze stanowiska w armii i przemyśle zbrojeniowym objęli ludzie zastraszeni i niekompetentni, oczekujący poleceń Stalina. W rezultacie centralnie sterowany przemysł nie był w stanie przestawić się na produkcję broni nowej generacji, którą podjęły zakłady w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Nakłady na zbrojenia w Związku Radzieckim w 1937 roku osiągnęły 16% dochodu narodowego, w 1940 roku 32%, a mimo to armia otrzymywała sprzęt przestarzały. W planach Stalina ta wielka Armia Czerwona miała runąć na Europę. Kiedy? Prawdopodobnie w latach 1941-43, gdy dysponowałaby około 30 tysiącami czołgów, a mocarstwa zachodnie, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, wykrwawiłyby się we wzajemnych bojach. Stalin wielokrotnie podkreślał, że jeżeli mocarstwa imperialistyczne rozpoczną wojnę, Związek Radziecki przystąpi do niej, ale na końcu. Tak więc na razie zachowywał wstrzemięźliwość, gdy w 1939 roku w Europie wybuchła wojna, gdy Niemcy uderzyli na Polskę, ale chciał, aby z tej wstrzemięźliwości uzyskać jak najwięcej dla siebie, dla Związku Radzieckiego. Układ Ribbentrop-Mołotow, podpisany w sierpniu 1939 roku, dawał Hitlerowi wolną rękę w działaniach w Polsce. Hitler nie musiał się obawiać radzieckiej reakcji na rozpoczęcie wojny przez Niemcy. Związek Radziecki uzyskiwał możliwość rozszerzenia swoich granic na mocy postanowień zawartych w tajnym protokole.
17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła w granice Polski. Oglądają Państwo radziecki film propagandowy wyjaśniający, dlaczego to Armia Czerwona musiała przyjść z pomocą zachodniej Ukrainie i zachodniej Białorusi. Tak nazywano polskie ziemie wschodnie. Proszę posłuchać oryginalnego komentarza. Dla nich już gotowali z konclagierów śmierci. Autorzy przedstawiają straszny los ludności polskiej na terenach zajętych przez Niemców. Jego przykazy lakoniczne: wieszać, strzelać, kaznić. Drogi wojny, pepelisze. Faszystka Germania namierzała okupować всю страну. I тогда Красная Армия перешла польскую границу, чтобы воссоединить Западную Украину и Западную Белоруссию. I właśnie, lektor tłumaczy, jak to Armia Czerwona musiała przyjść z pomocą, aby ochronić ludność zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy przed losem, jaki spotkał ludność na terenach polskich na zachód od Bugu. Jeszcze do przychodu Krasnej Armii robocze i drużyny ustanawiali robocze władzę na miejscach. Co więcej, lektor przekonuje, że zanim przyszła Armia Czerwona, chłopi i robotnicy na tych terenach już ustanawiali władzę rad. Nie puszki grochotali na ulicach oswobodzonych городов Dragobycia, Ternopola, Lwowa. Harmonie grają na ulicach oswobodzonych miast polskich. Встречались братья по крови, братья по классу. Для многих впервые открывался простой и глубокий смысл жизни страны Советов, страны Великого Октября. Тех давних польских земель objawiał się prawdziwy sens, ten głęboki sens życia kraju rad. Tam, gdzie jeszcze wczoraj koczowało gorie po izrezanej w klocie ziemi ojców i dziadów, сегодня stał хозяином земли народ. Lud stał się właścicielem ziemi. Wyrażeniem nieruszymego jedinstwa narodów i braciów był miting w Lwowie. Niestety nie udało nam się ustalić, jak nazywał się ten mówca. Wnoszę propozycję o przyjęcia deklaracji o wchodzeniu Zachodniej Ukrainy do składu Ukraińskiej Radzieckiej Socjalistycznej Republiki. Wszystko to, co Państwo widzą, jest sfałszowane od początku do końca. Ale ludzie oglądający te zdjęcia mogli być przekonani, że tak Polacy reagowali na wieść o włączeniu ich do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Czy Finowie mogli obronić się przed Rosjanami? Oczywiście, że nie. Armia fińska liczyła 400 tysięcy żołnierzy po mobilizacji. Armia Czerwona 4 miliony żołnierzy po mobilizacji. Finowie mieli kilkadziesiąt czołgów. Rosjanie ponad 20 tysięcy czołgów. Jedyną szansą, jedyną nadzieją dla Finlandii była linia Mannerheima, pas umocnień
budowany z inicjatywy marszałka Gustafa Mannerheima od 1929 roku, aczkolwiek pierwsze obiekty powstały już w 1919 roku. Był to pas potężnych umocnień, który rozpoczynał się już nad granicą fińsko-radziecką, Zatoka Fińska, jezioro Ładoga. Pierwszy pas umocnień ciągnął się na 20 do 60 kilometrów w głąb Finlandii. I ten pierwszy pas umocnień tworzyły obiekty ziemne, a więc okopy, schrony budowane z bali i okryte ziemią, pola minowe, zapory przeciwczołgowe. Zadaniem obrońców tego pierwszego pasa linii Mannerheima było powstrzymanie pierwszego uderzenia Armii Czerwonej. I w 1939 roku wysadzono dodatkowo mosty oraz ewakuowano ludność z znajdujących się tutaj wsi i osiedli, spalono je. Główna linia obrony o szerokości 8 kilometrów, głębokości 8 kilometrów rozciągała się od Zatoki Fińskiej do jeziora Ładoga. I tutaj umieszczono betonowe bunkry uzbrojone w ciężkie karabiny maszynowe i działa kalibru 120 do 150 mm. Tutaj umieszczono zapory przeciwpiechotne, przeciwczołgowe, blokujące główne drogi i przejścia między jeziorami. Druga część tej głównej linii o głębokości około 3 km była jakby odwodową linią obrony. Tam znajdowały się schrony, tam znajdowały się magazyny. To było jakby zaplecze tej głównej linii obrony linii Mannerheima. I trzeci rejon obrony rozciągał się dookoła miasta Wyborg. Trzecia część linii Mannerheima. Ogółem na linii Mannerheima wybudowano 260 kilka schronów betonowych, które mogły wytrzymać uderzenie, wybuchy pocisków kalibru do 203 mm. Ponadto wybudowano prawie 900 schronów ziemno-drewnianych. Ale wszystkie te obiekty były świetnie wkomponowane w teren, świetnie współgrały z przeszkodami terenowymi, były świetnie zamaskowane i doskonale razem wspierały się ogniem ciężkich karabinów maszynowych i dział. Oraz na wszystkich drogach, wszystkich traktach, którymi mogły przejść czołgi, ustawiono zapory przeciwczołgowe. Były to albo ogromne głazy polodowcowe, albo sągi drewna, albo betonowe słupy wsparte polami minowymi, i tworzyły niesłychanie groźną przeszkodę. Stalin szybko wykorzystał umowę z Hitlerem, dającą mu prawo zagarnięcia republik nadbałtyckich. W październiku Litwa, Łotwa i Estonia zmuszone zostały do podpisania układu o wzajemnej pomocy, na mocy którego Związek Radziecki wprowadził na ich terytoria własne wojska i obsadził najważniejsze obiekty strategiczne. Oto radziecki film propagandowy z tamtego okresu, pokazujący, jak to ludność tych suwerennych państw radośnie witała wkraczające oddziały radzieckie. W tym samym czasie Rosjanie chcieli sięgnąć na północ, do Finlandii. 5 października 1939 roku Ludowy Komisarz do Spraw Zagranicznych Wiaczesław Mołotow przedstawił fińskiemu ambasadorowi w Moskwie notę, w której zapraszał fińskiego ministra spraw zagranicznych do złożenia wizyty w Moskwie w celu przedyskutowania istotnych problemów politycznych. Finowie wiedzieli, cóż to za istotne problemy polityczne, gdyż od 1938 roku Rosjanie już wyraźnie formułowali swoje apetyty. Otóż twierdzili, że z terytorium Finlandii obce mocarstwo może zaatakować Związek Radziecki. I dlatego domagali się prawa ustanowienia baz wojskowych, własnych baz wojskowych na terenie Finlandii oraz udziału we wspólnej obronie Wysp Alandzkich. Finowie mieli nadzieję, że Niemcy powściągną te radzieckie apetyty, ale Finowie nie wiedzieli nic o tajnym protokole do układu Ribbentrop-Mołotow.
zostali powiadomieni o niemieckim stanowisku dość brutalnie, a mianowicie rząd fiński 7 października 1939 roku otrzymał notę, oficjalne memorandum rządu niemieckiego, w którym Niemcy stwierdzili, że nie będą ingerować w stosunki między Finlandią i Związkiem Radzieckim, a co więcej, memorandum stwierdzało, że dobrze byłoby, gdyby rząd fiński zaakceptował wszystkie propozycje rządu radzieckiego. Podobnie zachowali się Brytyjczycy. Nie mieli zamiaru psuć sobie stosunków ze Związkiem Radzieckim i angażować się po stronie maleńkiej Finlandii. Raport szefów sztabów brytyjskich, armii brytyjskiej z tego okresu stwierdzał, że wojna między Związkiem Radzieckim i Finlandią nie będzie czymś pozytywnym, ale nie będzie stanowiła żadnego zagrożenia dla aliantów i nie będzie zmuszała aliantów do interwencji po stronie fińskiej. W takich okolicznościach Paasikivi, negocjator fiński, przyjechał do Moskwy. Stalin i Mołotow przedstawili mu swoje żądania. Zażądali wydzierżawienia portu Hanko, wejścia do Zatoki Fińskiej, z prawem wydzierżawienia na 30 lat, z prawem posiadania w tym rejonie 5-tysięcznego garnizonu wojskowego. Zażądali wszystkich wysp na Zatoce Fińskiej oraz przesunięcia granicy fińsko-radzieckiej, odsunięcia na północ od Leningradu, na odległość od 50 do 70 kilometrów. Na północy Rosjanie chcieli otrzymać Półwysep Rybacki. W zamian oddawali duży szmat ziemi, część radzieckiej Karelii. Stalin mówił, prosimy o 2700 kilometrów kwadratowych. Dajemy w zamian 5,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. Czy jest takie drugie mocarstwo, które tak postępuje? Czy jest tak drugie niemądre mocarstwo? Mówił Stalin z absolutnym cynizmem. Dlatego, że te 5,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, które Rosjanie chcieli oddać Finom, była to absolutna pustka gospodarcza. Paasikivi usiłował przeciągać negocjacje. Wrócił do Helsinek. Marszałek Mannerheim był zrozpaczony. Amunicji do artylerii mamy tylko na 2 tygodnie, powiedział Mannerheim. Jedyną nadzieją Finów była ta linia Mannerheima, ale ona mogła tylko opóźniać postępy wojsk radzieckich, osłaniać mobilizację. Jej obrońcy nie mogli wygrać wojny. Siły zbrojne Finlandii po mobilizacji liczyły 14 dywizji piechoty, łącznie 400 tysięcy żołnierzy, wspieranych przez słabe lotnictwo, bez broni pancernej i ciężkiej artylerii. Tak, nadzieją Finów była tylko ta linia. Najwyżsi dowódcy fińscy przestrzegali rząd przed skutkami starcia z potężną Armią Czerwoną. Marszałek Mannerheim prosił Paasikiviego, aby ten przeciągał negocjacje możliwie jak najbardziej. Rząd fiński był jednak nieustępliwy. Premier Zajander powiedział 23 listopada, nasz kraj nie będzie satelitą Związku Radzieckiego. Nie zmuszą nas do tego żadne naciski ani wojna nerwów. Ta sytuacja może trwać długo, dlatego musimy się nauczyć orać z karabinem na ramieniu. Czas jednak kończył się. 26 listopada Wiaczesław Mołotow wezwał fińskiego ambasadora i przekazał mu notę, w której oskarżył armię fińską o ostrzelanie wioski Majnila. Podobno zginęły w niej 4 osoby. To była prawda. Rzeczywiście wioska została ostrzelana, rzeczywiście zginęły 4 osoby, rzeczywiście strzały padły z kierunku Finlandii, granicy fińsko-radzieckiej. Ale na tym prawda się kończyła. Nie strzelali Finowie.
strzelała radziecka artyleria, radzieckie działa obsługiwane przez żołnierzy NKWD. 30 listopada 1939 roku wojska radzieckie przekroczyły na całej długości granicę radziecko-fińską, liczącą około 1,5 tysiąca kilometrów, chociaż zasadniczo operacje prowadzono na przesmyku karelskim. 27 radzieckich dywizji piechoty, dywizja kawalerii, korpus zmechanizowany, 3 brygady czołgów wspieranych przez 800 samolotów zostało zatrzymanych przez 15 fińskich dywizji. Jak świat zareagował na wieść o radzieckiej agresji? Liga Narodów potępiła. Rząd brytyjski wpadł na bardzo brytyjski pomysł. Postanowił wysłać do Finlandii polskich żołnierzy zwolnionych z internowania na Łotwie, a przebywających w Sztokholmie, ale pomysł upadł, gdyż tych żołnierzy było tylko 300. Rząd polski na emigracji opracował plan udzielenia pomocy Finlandii, jednakże nie został on przyjęty, gdyż Najwyższa Rada Sprzymierzonych zdecydowała się wysłać tam korpus ekspedycyjny w sile 15 tysięcy żołnierzy. Wśród tych 15 tysięcy żołnierzy miały znajdować się 4 bataliony strzelców podhalańskich. Korpus przygotowywany do akcji nie wszedł, gdyż miało to nastąpić w marcu 1940 roku, a wtedy, w marcu, sytuacja w Finlandii już się wyjaśniła. Od stycznia 1940 roku wojska radzieckie zostały poważnie wzmocnione i na początku lutego liczyły 55 dywizji, 2000 czołgów i 2,5 tysiąca samolotów. 1 lutego gotowe do natarcia rozpoczęły je 11 lutego. Przełamały przednią pozycję wojsk fińskich we wschodniej i centralnej części. W wyniku drugiego natarcia podjętego 26 lutego przez zamarzniętą Zatokę Wyborgską uchwyciły kilka wysepek i wysadziły desant na wybrzeżu. 7 marca przełamały główną pozycję obrony na zachodnim odcinku linii Mannerheima i przystąpiły do następnego natarcia, mającego na celu okrążenie oddziałów fińskich w rejonie Zatoki Wyborgskiej. W nocy z 12 na 13 marca ogłoszono zawieszenie broni. Armia Czerwona triumfowała. Związek Radziecki zagarnął Półwysep Wyborgski z miastem Wyborg oraz zachodnią część Półwyspu Rybackiego. Przesunął granicę na 40 km w głąb Finlandii oraz wydzierżawił na 30 lat obszar Hanko. Finlandia straciła terytorium o łącznej powierzchni 35 tysięcy km kwadratowych, a 450 tysięcy ludzi musiało przesiedlić się w głąb kraju. Wojna zimowa zakończyła się. Finowie stracili 25 923 żołnierzy zabitych i około 35 tysięcy rannych. Armia Czerwona straciła 250 tysięcy zabitych, rannych i zaginionych. 800 czołgów i 2000 samolotów. Wkrótce maleńka Finlandia upomniała się o stracone ziemie, przystępując do wojny ze Związkiem Radzieckim u boku hitlerowskich Niemiec. Ale to już następna sensacja XX wieku.